Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Białobrzegach rozpoczął realizację projektu edukacyjno-kulturalnego pod hasłem przewozykultury.pl. Jego cele i harmonogram przedstawiono w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 19 września w białobrzeskiej placówce. Wzięli w niej udział dyrektorzy zaprzyjaźnionych ośrodków kultury i zaproszeni goście. Projekt przewozykultury.pl to projekt realizowany przez Łódzki Dom Kultury, samorządową instytucję kultury województwa łódzkiego oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku. Pomysł na projekt przewozykultury.pl wziął się z misji Dzielnicowego Ośrodka Kultury, która brzmi: stawiamy na nowatorstwo z poszanowaniem tradycji. Czyli wszelkie nasze działania, które są przed nami, będą podawane w sposób nowatorski, natomiast z wykorzystaniem elementów tradycyjnych, elementów mocno wpisujących się w kulturę lokalną. W kulturę, która jest trochę inna tu po tej stronie miasta, aniżeli w centrum. Nawiązujemy do folkloru opoczyńskiego, stąd symbol naszego projektu, wóz konny. Wóz konny wraz z instruktorami Dzielnicowego Ośrodka Kultury dotrze m.in. do Świetlicy Wiejskiej w Ciebłowicach Dużych i Szkoły Podstawowej nr 7 w Ludwikowie. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty, pokazy i koncerty. Odbędą się 3 działania interdyscyplinarne. Będą to warsztaty artystyczne. Pierwsze warsztaty, przystanek taniec, odbędą się w Ciebłowicach Dużych 3 października o godzinie 16 w Świetlicy Wiejskiej. Te warsztaty poprowadzi choreograf oraz członkowie zespołu Poltek z Łodzi. Drugie warsztaty będą to warsztaty z animacji filmowej. Odbędą się w szkole nr 7 w Ludwikowie o godzinie 16, 10 października 2014 roku. Te warsztaty poprowadzą animatorzy i instruktorzy z Muzeum Animacji Filmowej Semafor. Trzecie wydarzenie, Kocioł Artystyczny, będzie to wydarzenie finałowe. Będzie ono miało miejsce 25 października o godzinie 17 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury. Podczas tego wydarzenia centralnym punktem będzie koncert zespołu folkowego Dziki Jabłka. Zespół ten ma wiele osiągnięć na swoim koncie, m.in. występ w programie Must Be The Music, też występy w programie Pytanie na Śniadanie oraz liczne nagrody na różnych festiwalach tutaj na terenie Polski oraz zagranicznych. Podczas wydarzenia finałowego będą także warsztaty muzyki afrykańskiej, które poprowadzi ten zespół, ponieważ łączy on muzykę polską, ludową z brzmieniami afrykańskimi, które przywożą z warsztatów z samej Afryki. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.